A więc teraz ja przejęłam głos. Witam wszystkich serdecznie. Witam również moich przedmówców, którzy jak słyszę mają wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Słucham z zapartym tchem. Otóż od razu mówię, że przed moim... Bardzo proszę o prezentację. A więc przedstawiając się jeszcze raz, przyznaję, że przed moim nazwiskiem nie istnieje żaden tytuł naukowy. Nie należę również do tak zwanej obecnej tutaj klasy konferencyjnej. Nie uczestniczę w spotkaniach politycznych, gospodarczych, naukowych. Dzisiejsze wystąpienie jest wyjątkiem zrobionym dla Państwa. Otóż tym, czym się zajmuję, to praca u podstaw. To moje 10 lat spędzonych na globalnym południu i właśnie tymi 10 latami chciałabym się z Państwem podzielić. Otóż, proszę dalej. Zatem mamy dyskutować o rozwoju. Jest to niezwykle piękne słowo. Całym swoim sercem oddana jestem tej idei. Także jedyny problem polega na tym, że słowo to jest używane bardzo często w bardzo różnych sytuacjach. Bardzo często słyszę również słowo to w pięknych celach, uzasadnieniach tysięcy projektów rozwojowych prowadzonych przez bardzo różne jednostki i instytucje. To, co tutaj przedstawiam, jest dosyć skomplikowanym modelem, który zaraz wyjaśnię. Otóż, jak Państwo widzą na górze i nieprzypadkowo te jednostki znajdują się na górze, mamy kraje globalnej północy, między którymi znajduje się również nasz piękny kraj Rzeczpospolita Polska. I również na górze znajdują się liczne agendy ponadnarodowe, takie jak Unia Europejska, organizacje międzynarodowe, ONZ i organizacje rozwojowe, pozarządowe. Otóż te wszystkie organizacje i instytucje zajmują się i działają na rzecz tak zwanej pogłębiania, poszerzania jakości życia jak najszerszej liczby ludności. Ponieważ społeczeństwa krajów północy jakość życia, co tu dużo mówić, mają bardzo wysoką, więc bardzo wiele projektów, funduszy spływa do krajów globalnego południa w postaci pomocy rozwojowej. I tutaj kierunek tych strzałek bynajmniej jest wyraźnie jednoznaczny. Pokazuje, kto tu jest podmiotem działań pomocowych, a kto jest ich przedmiotem. Wszystko to pięknie, wszystko to w imię rozwoju, jednak chciałabym zaznaczyć, że istnieje pewna sprzeczność pomiędzy różnymi koncepcjami rozwoju, które brzmią bardzo pięknie na papierze, a ich realizacją. Dlaczego tak się dzieje? Bardzo proszę dalej. Otóż mamy tutaj kolejny diagram, mamy tutaj dwa obszary. Obszar znowu na górze to obszar strategii. To właśnie tutaj tworzone są strategie, tworzone są projekty, tworzone są koncepcje rozwoju. Natomiast na dole znajdują się obszary implementacji, czyli gdzie te wszystkie piękne projekty zderzają się z rzeczywistością, często nieodpowiadającą oczekiwaniom. I tak też wiele projektów rozwojowych spełza na niczym z tysiącu powodów, bo na przykład są niedostosowane do potrzeb danego miejsca, bo korupcja, bo brak kompetencji, bo nagle dzieje się coś nieprzewidywalnego i projekt staje w martwym punkcie. Spędziłam na południu 10 lat i proszę mi wierzyć, za każdy dzień przynosi nowe niespodzianki. Gdyby nie wytrwałość, cierpliwość i ogromny nakład pracy, żaden z moich projektów nie osiągnąłby sukcesu. Tymczasem naszym donorom, którzy są na górze, zależy na czasie, zależy na efektach. Chcą bardzo szybko dostać rozliczenie projektu, chcą kolorowe zdjęcia uśmiechniętych dzieci i beneficjentów, chcą ładnej statystyki, chcą po prostu zamknąć sprawę i zająć się kolejnym projektem. I w ten oto sposób, jak grzyby po deszczu, rosną kolejne organizacje,
które specjalizują się w robieniu szybkich, zgrabnych i uniwersalnych projektów. Przykładowo, budowanie szkoły to nasze ulubione zajęcie. Nic prostszego, postawić ściany, postawić dach, mamy szkołę, możemy zrobić zdjęcie. Nieważne, że w danym miejscu jest 8 takich szkół, nieważne, że dzieci nie będą tam chodzić, bo muszą pracować na utrzymanie rodziny, nieważne, że nie będą chodzić, bo nauczyciel ich dyskryminuje, bo są z innego plemienia, ważne, że szkoła stoi, nawet jeśli jest pusta. Efekt, liczba, nie jakość. Dobrze, ja nie chcę tutaj mówić, że edukacja i budowanie szkół jest niepotrzebne, absolutnie. Jednak moim osobistym zdaniem lepiej jest, żeby dzieci uczyły się pod drzewem, ale miały kompetentnego nauczyciela. Naprawdę, wierzcie mi, można działać sensownie, za małe pieniądze, nawet i bez pieniędzy. Wystarczy mieć pomysł, wystarczy mieć dobre kontakty, znać dane miejsce i wówczas naprawdę można osiągnąć duże sukcesy, a sposób zawsze się znajdzie. Inna jeszcze sprawa, którą chciałam poruszyć, to taka, że licznym organizacjom nie chce się ruszać swoich szanownych, za przeproszeniem, 4 liter na peryferia, nie chce się jechać na wioski, bo nie ma tam kafejek internetowych, bo nie ma tam kanalizacji, bo nie potrafią dogadać się ze starszyzną, bo administracja nie funkcjonuje, bo jest skorumpowana, bo jest niebezpiecznie. I po prostu robimy projekty tam, gdzie jest nam wygodnie, gdzie nasz kraj ma interesy i tylko takie projekty, na których się znamy. Czyli jeżeli specjalizujemy się w kanalizacji, budujemy kanalizację wszędzie, gdzie się da, nieważne, że w danym miejscu ludzie nie mają dostępu do wody. Lub też w drugą stronę, jeśli płynie z Unii Europejskiej pieniądze na rolnictwo, uczymy rolnictwa, a nieważne, że dotychczas specjalizowaliśmy się w zwalczaniu polio. Ważne, żeby ktoś zapłacił za nasz projekt. I tak to niestety wygląda. Może się wydaje, że ja tutaj teraz tylko krytykuję. Mówię po prostu z punktu widzenia praktyka. Widziałam wiele projektów i nie mówię, że nie trzeba pomagać. Jak najbardziej trzeba pomagać. Mamy masę pieniędzy tutaj na północy. Powinniśmy się dzielić tym, co mamy. Jednak należy pomagać mądrze. Nie tam, gdzie jest łatwiej, ale tam, gdzie rzeczywiście jest potrzeba. Chciałam pokazać przykłady 2 projektów, bardzo proszę. Właśnie jednego, który zupełnie nie spełnił oczekiwań, przynajmniej moich. Jest to budowa salki dla niewidomych i niedowidzących dzieci. Była ona zbudowana kilka lat temu przez Holendrów i wyposażona. Są to specjalne komputery, które uczą czytać, pisać, także jest drukarka w Braille'u, klawiatura, sprzęt niewyobrażalnej jakości. Także tutaj zafascynuje się globusem, którym można rozpoznać kontynenty. Niemniej jednak, jak widać, salka stoi pusta, ponieważ nie ma nikogo, kto mógłby tymi dziećmi się zająć i te komputery obsłużyć. Na szczęście komputery się nie kurzą, ponieważ szkoła, w której ta salka stoi, wyprodukowała takie oto kawałki materiału, żeby po prostu te materiały nie zniszczały, bo może kiedyś się przydadzą. Pytanie tylko kiedy. Chciałam przedstawić jeszcze 2 projekt, w którym miałam przyjemność uczestniczyć. Otóż jest to projekt szkoleń komputerowych dla nauczycieli i urzędników. Uczyliśmy obsługi komputera osób, które następnie przekazywały tą wiedzę dalej. Wybudowaliśmy również laboratorium, jednak niemniej ciągle o ten projekt dbamy, ciągle finansujemy informatyka, który się opiekuje tą salką, nauczyciele ciągle prowadzą zajęcia, nasi uczniowie z tamtej miejscowości, nas tam nie ma, projekt ciągle trwa. Więc naprawdę można efektownie wprowadzać ideę rozwoju w życie. Dobrze, myślę, że możemy iść dalej. A, tak. Tutaj chciałam zaprezentować taki prosty konstrukt psychologa Maslowa, który jest to bardzo prosta koncepcja, wprawdzie stworzona na Zachodzie, jednak wydaje mi się, moje doświadczenie pokazuje, że jest to koncepcja uniwersalna. I tą hierarchią potrzeb wypadałoby się kierować w momencie, kiedy próbujemy w jakikolwiek sposób zaspokajać potrzeby ludzi na całym świecie.
Więc zacznijmy od potrzeb fizjologicznych, zacznijmy od potrzeb bezpieczeństwa, a później myślmy o rzeczach, które są dalekie od rzeczywistości. Dobrze, zatem to, co chciałam, tu już koniec cytat, bardzo, bardzo interesujący, gdyż pokazuje, że bardzo często kraje globalnej północy przyjmują perspektywę naszej góry i próbują własną definicję rozwoju wprowadzać w życie i chciałabym, abyśmy wszyscy tutaj podjęli refleksję nad tą kwestią. Dziękuję uprzejmie. Kolejny slajd. Tak, Asante Sana, czyli dziękujemy bardzo.